szukanie celebrytów na Zachodzie, którzy będą wspierać czysto PR-owe operacje rosyjskiej propagandy pokazujące Rosję jako kraj mlekiem i miodem płynący. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0. Program Centrum Jaroszewskiego. Czy chcecie Państwo zostać Rosjanami? Prezydent Putin otwiera przed Wami tą możliwość. 19 sierpnia podpisał dekret, zacytuję pełną nazwę, nie zapamiętałem jej, o okazywaniu wsparcia humanitarnego osobom, które podzielają tradycyjne rosyjskie duchowe wartości. Nie trzeba znać języka rosyjskiego, nie trzeba nic wiedzieć o historii Rosji, tym bardziej znać ustawodawstwa rosyjskiego, a mimo to możemy liczyć na 3-miesięczny na razie pobyt czasowy Federacji Rosyjskiej, pewnie po to, żeby mogli nas sprawdzić, czy się nadajemy. I czy podzielamy te wartości? No Bartku, przebywasz w epicentrum wszelkiego zła w Brukseli. I co o tym myślisz? Zamierzasz składać wniosek? Ja mam takie marzenie generalnie, że kiedyś do tej Rosji chciałbym jednak pojechać, ale z tego zaproszenia i z tej wizy turystycznej nie zamierzam skorzystać, bo podejrzewam, że nie przeszedłem tej weryfikacji. Natomiast jestem bardzo ciekawy, bo z tekstu tego dekretu, do którego nawiązujesz, jednoznacznie wynika, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosyjskich wkrótce ma przygotować listę tych krajów, które właśnie reprezentują te neoliberalne, zgniłe wartości zachodnie, z których ewentualnie obywatele, gdyby chcieli wyjechać do Rosji i aplikować o tą 3-miesięczną wizę, będą mogli to zrobić, jeśli będą mieszkać oczywiście w tych krajach. Jestem bardzo ciekaw, kto tam się znajdzie, bo to jednak będzie bardzo ciekawy potem klucz doboru. Myślę, że ci usual suspects to z pewnością kraje, które wspierają obecnie Ukrainę. No ale pytanie jest oczywiście takie, po co ten dekret powstał? To znaczy, do kogo on jest skierowany? Czy to jest kolejne oczekiwanie Rosji, że uda im się taki numer jak w przeszłości z, nie wiem, Gerardem Depardieu, który przecież stał się rosyjskim obywatelem, co prawda z innych pobudek, bo on nie miał tych pobudek, że podzielał te rosyjskie tradycyjne duchowe wartości, tylko podzielał rosyjskie podejście do kwestii podatkowania. Czy to jest taki numer właśnie, jak będą szukać kolejnego Stevena Seagala, czy jeszcze kogoś? Widzisz tutaj adresata tego dekretu, czy to jest jednak jakaś taka PR-owa zagrywka, która nie ma większego znaczenia? Znaczy, wiesz, to jest takie działanie, z którym zawsze mam pewien kłopot, bo na pierwszy plan rzuca się od razu chęć, powiedziałbym, strollowania tego, mówiąc kolokwialnie. To znaczy wyśmiania, ironizowania i uznania, że to jest jakiś kompletny, nonsensowny ruch Kremla, nie wiadomo czemu służący. Ale gdy się zastanowić nad tym, to znaczy jakiś aparat biurokratyczny został zaangażowany w to, żeby przygotować ten dekret. No jednak autorytet prezydenta Rosji został tutaj położony na stole, podpisuje tego rodzaju dokument. Czemuś ma służyć? To nie jest tak, że taką operację robi się tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy jakiś osiągnąć efekt PR-owy, ale gdzie? No, to jest przecież dekret skierowany nie do Rosjan, mimo że po rosyjsku napisany. Więc warto spróbować pospekulować, jakby no, o co chodzi, znaczy, dlaczego tego rodzaju działanie dzisiaj ma miejsce. A wtedy zawsze, pewnie jako historyk się zgodzisz, dobrze jest trochę spojrzeć wstecz, też nie tylko skupiać się na tym konkretnym akcie prawnym, ale zastanowić się, czemu to służy. I jedna rzecz jest to, o czym już mówiłeś, czyli szukanie celebrytów na Zachodzie, którzy będą wspierać czysto PR-owe operacje rosyjskiej propagandy pokazujące Rosję jako kraj mlekiem i miodem płynący. Niedaleko sięgać Tucker Carlson, jego wizyta w Moskwie, jego zachwyty nad rosyjskim metrem, moskiewskim metrem czy supermarketami. Więc tego rodzaju działania to jest jedna strona medalu. Mieliśmy też takie bardzo ciekawe ćwiczenie w zeszłym roku, gdy ogłoszono w prasie rosyjskiej, że zostanie zbudowana taka wioska ekspatów pod Moskwą. Bo okazało się, że jest jakieś 200, o ile pamiętam, rodzin amerykańskich, które nie podzielają amerykańskiego snu i chcą przenieść się do Rosji, żeby realizować swoje marzenia tutaj. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. Nie wiem, czy ona działa, szczerze mówiąc. Nie sprawdzałem. Ale to pokazuje, że gdzieś we władzach rosyjskich, słusznie czy nie, powstało przekonanie, że istnieje grupa osób, czy nazwiemy ich pożytecznymi idiotami, czy ludźmi rzeczywiście wierzącymi w to, że na Zachodzie dochodzi do duchowego Armagedonu, że Rosja może stać się dla nich pewną oazą, przystanią bezpieczną. I być może z takiej oceny tej sytuacji społecznej na Zachodzie jakby wychodzą tego rodzaju prawne kroki, żeby sprawdzić na przykład, ile rzeczywiście osób skusi się na to. To będzie też jakaś miara dla władz rosyjskich oceny skuteczności tego rodzaju działań. To jest taka moja pierwsza myśl.
Wiesz co, ja się z tym zgadzam, tylko że ja bym chyba trochę zawężył jednak obszar i te osoby, do których jest to kierowane, to znaczy patrząc na to, jakie fixum dyrdu mają Rosjanie na punkcie Ameryki, wspomniałeś Takera Carlsona, ja myślę, że to jest przede wszystkim kierowane do amerykańskiego społeczeństwa, no, które to nie jest żadną tajemnicą, jest bardzo silnie spolaryzowane właśnie wokół kwestii obyczajowych, właśnie wokół tych kwestii, które w tym dekrecie są podkreślane i nie zdziwiłbym się, gdyby... No nie wiem, Tucker Carlson skorzystał z tego zaproszenia i może z tej wizy, a przynajmniej jego odbiorcy, bo to do nich, jak sądzę, ten dekret jest kierowany. Zobaczymy, jak się to będzie w przyszłości rozwijać i zobaczymy też, czy to była jakoś większa operacja przygotowywana, bo oczekiwałbym, że jeśli Rosjanie przemyśleli tę sprawę i ten dekret wyszedł i ma mieć jakieś znaczenie, to być może w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach dowiemy się o jakimś takim większym nazwisku, który z tego zaproszenia skorzysta, co byłoby dodatkowym takim wzmocnieniem całego tego przekazu. No ale słuchaj, mamy te rosyjskie tradycyjne wartości duchowo-moralne. Może trochę rozszyfrujmy te słowa. Co to takiego jest? Ale ja mam nawet dekret, bo w tym dekrecie jest odwołanie. To i pokażę, nie będzie widać, ale jest 9 listopada 2022 roku prezydent zatwierdził dekret o ustanowieniu podstaw państwowej polityki, jeżeli chodzi o ochronę i wzmocnienie tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych. Tu jest cały dekret, 6 stron, drobnym druczkiem. I ten dekret, o którym dzisiaj rozmawiamy, odwołuje się do tego, że dokumentu sprzed niemal 2 lat, odsyłając tam i pokazując, że tam to są te źródła. I to, co jest ciekawe, bo to jest biurokratyczny dokument, oczywiście Rosja jest przedstawiona jako Mekka dla osób, które podzielają tradycyjne wartości, tak nie inaczej definiowane przez Rosjan, bo to, że próbują Rosjanie budować ten wizerunek zgniłego Zachodu, to jest to nic nowego. Znaczy to XIX wiek też pamięta takie historie. To jest stała klisza, próba przedstawiania i Rosjanom wizerunku Zachodu jako miejsca nieprzyjaznego, nieprzychylnego, nie tylko pod kątem politycznym, ale też ideowo, światopoglądowo to jest coś, co nie przystaje do nas. A do nas, i tu mają Rosjanie moim zdaniem pewien kłopot, bo z jednej strony mamy w duchu nacjonalistyczną wojnę prowadzoną obecnie, aby zdusić Ukraińców, a z drugiej strony mamy próbę budowania takiego wizerunku, i to nie dotyczy tylko Zachodu, ale w ogóle całego świata, rosyjskiej cywilizacji, jako pewnego bytu samoistnego, który się cechuje czymś szczególnym, specjalnym, dbałością o pewne tradycyjne metody wychowawcze, tradycyjną rodzinę, tradycyjne wartości, które są bardzo ogólnikowo tu definiowane. Po to, żeby stworzyć wrażenie tego, że to jest jakby jednolity, spójny organizm. Na Zachodzie może w to uwierzyć paru celebrytów, którzy będą chcieli zarobić na Instagramie. Natomiast moim zdaniem, że istotne jest też skierowanie tego przekazu na globalne południe. I nie chodzi oczywiście o to, by ściągać teraz ludzi z globalnego południa, którzy nie wierzą w liberalne wartości, bo ten dekret jest skierowany do nas, do Zachodu, ale otwiera możliwości biurokratyczne przyjmowania do Rosji wielu osób, nie tylko z Zachodu. Czyli możesz pozyskiwać siłę roboczą. No właśnie, możesz pozyskiwać mięso armatnie. Okej. Znaczy, to oczywiście nie jest jedno narzędzie. To może zobaczymy, jak ta lista będzie wyglądać, bo to jest ciekawe. Dlatego, że dopóki jej nie mamy, to trudno jest aż tak spekulować daleko. Natomiast mamy problemy demograficzne Federacji Rosyjskiej i będą się pogłębiać. Jeżeli wierzyć Ukraińcom, 1000 młodych mężczyzn i w średnim wieku ginie codziennie na linii frontu. Więc te problemy będą coraz głębsze. Rosjanie też szukają zasobów na zewnątrz. Zazwyczaj była to Azja Centralna, Kaukaz Południowy. Tutaj otwierają jakby wrota szerzej, chcą sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Może uda się pozyskać ludzi z Zachodu. I nie wykluczam sukcesu, bo jakby tego rodzaju idiotów jest mnóstwo wokół, którzy rzeczywiście nie wiedząc nic o systemie rosyjskim, tkwiąc w pewnych zamkniętych bańkach informacyjnych, żywiąc dużą niechęć do własnych krajów, czy generalnie do Zachodu, mogą uznać, a mieliśmy takie przypadki w czasach sowieckich, że oto tam powstaje coś nowego. No zobaczymy, przetestujemy to. Więc jakby warto ironizować oczywiście i komentować to sarkastycznie, ale warto też przyjrzeć się, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Rosjanie z pewnością zdadzą nam raport z tego. To masz rację, no nie? Że dostaniemy listę osób, która nie zgadza się z zachodnimi wartościami. Jest prześladowana tutaj, szuka ucieczki w Rosji. To może jeszcze tak powiedzmy tak bardzo obrazowo, na czym polegałby ten deal, gdyby ktoś się zdecydował wejść w propozycję rosyjską, no bo w zamian właśnie za to, że będziecie państwo żyli w kraju, które wyznaje tradycyjne wartości polegające na tym, że na przykład głowa rosyjskiej cerkwi prawosławnej celebruje, namawia i mobilizuje do wojny agresywnej przeciwko Ukrainie, co moim zdaniem nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Pozbędziecie się także jakiejkolwiek wolności, jeśli chodzi o kwestię wyrażenia swoich poglądów politycznych.
społecznych i tak dalej, to znaczy na tym polega ten deal. No ale rzeczywiście, jeśli ktoś będzie chciał zrobić szum wokół swojej osoby i ma jakieś takie skłonności narcystyczne, to będzie to oczywiście wykorzystane. Natomiast do tego, co ty powiedziałeś, ja bym dorzucił, to znaczy wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, no bo jak popatrzymy na te dane bezrobocia w Rosji, ostatnie dane, które ja sobie przypominam, to jest luty, marzec 2024, bo chyba za ten okres mamy dane jak na razie, no to mamy historyczne minimum, jeśli chodzi o bezrobocie, to jest 2,7%, to znaczy takiej niskiego wskaźnika bezrobocia w Rosji nie było. I my robiliśmy taki odcinek o tym traktacie, który został podpisany, tej umowie pomiędzy Rosją a Koreą Północną i wszyscy skupiali się na tym, że to jest oczywiście tam sojusz wojskowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest sojusz wojskowy oczywiście, tylko że jeśli przeczytamy cały ten traktat, całą tę umowę, no to tam jest mnóstwo furtek, mnóstwo zachęt do tego, żeby Koreańczycy z Korei Północnej przyjeżdżali do Rosji. Dlaczego? Ano dlatego, że Rosjanom brakuje tej siły roboczej. Oczywiście są też wiele furtek do tego, żeby Rosjanie przyjeżdżali do Korei Północnej, no ale taki scenariusz trudno mi sobie wyobrazić. Pewnie tak, więc być może nie jest to główny cel tego aktu, ale z pewnością, znając trochę państwa rosyjskie, wiem, że tego rodzaju dekrety otwierają pewne biurokratyczne ścieżki, furtki, które dają możliwości urzędnikom, politykom realizacji planów, które niekoniecznie są wpisane bezpośrednio w ten dokument. Tutaj mamy delegację dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wydawało takie jednokrotne, 3-miesięczne wizy, więc dlaczego 3 miesiące tylko? No to państwo chce sprawdzić tych delikwentów, prawda? No a nuż służby zachodnie wyślą, prawda, podwójnych agentów, będą tutaj próbować przetestować ten system, co pewnie będzie miało miejsce. Ja bym tak wykonał, zrobił. Dla samej ciekawości, jak to funkcjonuje. Natomiast istnieje, wchodząc w taki metapoziom, istnieje niewątpliwie taki nurt popularny w Rosji i w popularnym propagandzie, aby stworzyć wizerunek Rosji jako pewnego bytu szczególnego, któremu przysługują szczególne prawa. A więc jeżeli taki jest, to on musi mieć szczególną bazę aksjologiczną, jeżeli chodzi o wartości. Rosjanie nie mają się za bardzo czym chwalić, a więc z tego tytułu szukają negatywnego punktu odniesienia. Więc wolą obciążyć Zachód wszystkim, co złe, po to, żeby na tym tle wykazać, że to my stanowimy jakby obronę tego, co zostało dobre w cywilizacji całej ludzkości. Więc tego rodzaju gra oczywiście toczy się po to, żeby stworzyć i na globalnym południu ten wizerunek, prawda, cywilizacji rosyjskiej jako czegoś samoistnego, ważnego jako całość, do którego też należy oczywiście zdaniem rosyjskim Ukraina, Białoruś, przyległe państwa, które są w tym samym kręgu i dlatego też Rosja ma prawo bronić tej strefy wpływów. Idę dalej, pokazując, jak ta argumentacja wygląda, wychodząc od tej właśnie aksjologicznej. Więc sam dekret jest ciekawostką tak naprawdę. Ona pozwala spojrzeć trochę, jak w Rosji, jak się buduje tożsamość, to jest tak ładnie nazwane gdzieś, cywilizacyjną, tożsamość obywatelską, jakoś tak. To jest bardzo, bardzo ciekawe dla ludzi lubiących zabawę terminami, politologiczno-filozoficznymi, bo te dekrety i różne dokumenty rosyjskie stanowią takie ciekawe, powiedziałbym, mieszankę z różnych poziomów. I na przykład nie ma słowa ruski tutaj, zwróć uwagę, jest wszystko jest rosyjski. I te wartości prawda. Są rosyjskie, czyli rosyjskie. A słowo ruski jest bardziej dla tych, którzy nie wiedzą, związane z etnosem, z Rosjanami, czy z narodem rosyjskim. To jest ciekawe, że to jest przeniesienie właśnie na ten grunt cywilizacyjny, ale wokół raczej tożsamości obywatelskiej, nie etnicznej. Więc tu jest wiele takich wątków wartych do analizy i zobaczymy, co z tego będzie. Rosjanie nam na pewno dadzą znać. Od razu powiemy, że my z Ernestem do Rosji się nie wybieramy na te 3 miesiące, które zostały zaoferowane przez Władimira Putina. W tym temacie stawiamy kropkę, a my słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Do usłyszenia.